Powiedzenie odpowiednia osoba w odpowiednim miejscu i czasie wczoraj okazało się niezwykle aktualne. W Gołkowicach w powiecie wodzisławskim trzech mężczyzn napadło na kantor. Przy użyciu pałek steroryzowali pracowników. Niecne zamiary pokrzyżował im jednak wykonujący w pobliżu obchód dzielnicowy komisariatu policji w Gorzycach. Sprawcy zdołali uciec z miejsca zdarzenia, a policjanci apelują o pomoc w ich ujęciu. Do zdarzenia doszło wczoraj około 15:30. Do kantoru w Gołkowicach wtargnęli dwaj mężczyźni zamaskowani. Trzeci z mężczyzn, jak się później okazało, oczekiwał na nich w samochodzie. Bandyci steroryzowali obsługę punktu przy użyciu pałek i zażądali wydania gotówki. Napad pewnie by się im udał, gdyby nie to, że w pobliżu właśnie dzielnicowy komisariatu policji w Gorzycach przeprowadzał obchód. Kiedy zauważył całą sytuację, niezwłocznie podjął interwencję, wkroczył do kantoru. Jego zdecydowana reakcja spowodowała spłoszenie sprawców. Sprawcy odjechali z miejsca zdarzenia z samochodem marki Audi A3 koloru srebrnego, stary typ, trzydrzwiowy. W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje w tej sprawie, o kontakt z naszą jednostką policji. Zapewniamy anonimowość. Prosimy również szczególnie kierowców, którzy mają w swoich samochodach prywatne wideorejestratory, a przypadkiem przemieszczali się po gminach Godów, mieście Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice, właśnie w tym czasie między 15:20 a 16:00, właśnie o przejrzenie tego monitoringu, tego nagrania pod kątem ujawnienia poszukiwanego właśnie przez nas samochodu sprawców. Jeszcze raz podkreślam, gwarantujemy w tej sprawie anonimowość.